W 1978 roku jestem rzecznikiem prasowym KUL-u, kierownikiem redakcji wydawnictw KUL, sekretarzem biuletynu informacyjnego KUL i takim, że tak powiem, totum factum rektorów, którzy powierzali mi szereg odpowiedzialnych zadań. W 1978 roku jest 60-lecie KUL-u i KUL wyjeżdża 14, to była sobota, 14 października autokar, chyba dwa autokary, mikrobus i chyba rektor, jeszcze ktoś samochodem osobowym wyjeżdżamy na Jasną Górę, bo jest całonocne czuwanie na KUL-u w intencji uniwersytetu, 60-lecia uniwersytetu czuwania, a w tym czasie konklawe trwa. Wieczorem o godzinie gdzieś 22-23 czuwanie było w kaplicy z cudownym obrazem na Jasnej Górze. I rektor, ja jestem wywołany do zakrystii, bo rektor pisze tekst, który tłumaczył ksiądz profesor z klasyki w języku łacińskim, a tekst był mniej więcej telegramu taki. Telegram pisze do jego eminencji księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego, że Katolicki Uniwersytet Lubelski na czuwaniu u Panny Jasnogórskiej prosi o błogosławieństwo na dalsze lata działalności i także pamięta o wyborze tego. I ja z kierowcą rektora jadę, tak, bo tak była poczta czynna w Częstochowie, jak u nas w Lublinie, że całodobowa. I ten telegram po łacinie nadajemy do Watykanu. W niedzielę, w południe czy po południu, już się pamiętam, wracamy. W tamtą stronę jechałem autokarem z pracownikami. Ja byłem odpowiedzialny za organizowanie tego wszystkiego. A z powrotem wracam mikrobusem kulowskim, Nysa, czy jak on się nazywał tam. I jedzie również ksiądz profesor Nagy, obecnie kardynał Nagy. I rozmawiają o konklawie. I ksiądz z profesor Nagy mówi: Wojtyła zostanie papieżem. To było coś, co mnie uderzyło i zapamiętałem. No, Wojtyła, skąd? Jak? Zresztą to jest bardzo ważne. Nagy nie był pierwszym, który to powiedział. To jest 15 października 78. Pierwszy to powiedział ileś lat przedtem do swojego przyjaciela, przyjaciel Jana Pawła II, kardynała Wojtyły, profesor Stefan Świeżacki. Byli na jakimś kongresie, to jest powszechnie znane na KUL-u, na jakimś kongresie, konferencji międzynarodowej w Włoszech i po pięknym wystąpieniu Wojtyły, nie wiem, w języku włoskim czy angielskim, profesor Stefan Świeżacki, historyk filozofii, który go między innymi sprowadził tutaj na KUL, oni byli przyjaciółmi, mówi po tym wystąpieniu: Karolu, ty zostaniesz papieżem. To było na KUL-u powszechnie znane, w środowisku szczególnie tych etyków na Wydziale Filozofii. No a tutaj ja to usłyszałem w tym. I następnego dnia, poniedziałek, wieczorem, oglądam telewizję, bo to stąd i tu informacja, że kardynał Karol Wojtyła został papieżem. Ogromny wybuch radości. No nie muszę mówić, co się działo na uniwersytecie, ale ja jestem rzecznikiem prasowym. Następnego dnia, wtorek rano, już byli dziennikarze, telefony z zachodu z pytaniami, czy można przy zdjęcia zrobić, czy można dostać informacje, jakie informacje. To. Ale żaden dziennikarz z Lublina, Sztandaru Ludu, z Kuriera Lubelskiego, z Radia Lubelskiego, z Telewizji Lubelskiej, nie przyszedł, nie zapytał, kto to był Wojtyła, co robił Wojtyła. No, ogół społeczeństwa lubelskiego nie wiedział o tym, że Wojtyła, prosty człowiek nie wiedział, że Wojtyła tutaj wykładał, nie? To nie było takie. Ale studenci zrobili ogromny napis na nowym frontonie, taki baner. Nasz profesor papieżem. I on już w poniedziałek, może nie w poniedziałek, wtorek na pewno wisiał. I stąd nie z radia, nie z telewizji, nie z pracy lubelskiej społeczność Lublina się dowiedziała, że profesor KUL-u jest papieżem. Tak?